Siema, witamy Was w czwartym już odcinku Alfabetu z Ekstraklasą. Teraz litera D. Czwarta litera alfabetu, czyli litera D. Wybraliśmy słowo derby i tutaj pytanie do Was. Napiszcie w komentarzach, gdzie odgrywają się najlepsze, największe derby w Polsce, Waszym zdaniem. Naszym zdaniem najlepiej wypadają derby Krakowa, gdzie jest najwyższy poziom rozgrywki oraz ciekawie się dzieje na trybunach. Może poziom rozgrywki, no porównywalny jak na naszą ligę, myślę, ale na pewno ze strony kibicowskiej dzieje się tam naprawdę dużo. No, teraz troszeczkę władze miasta psują ten klimat, bo zakazują po prostu wejścia kibiców w gości na stadion. No nie licząc teraz, gdzie nikt nie może wejść, ale przez ostatnie kilka lat władze miasta Krakowa zabraniały udziału kibiców w gości w meczach derbowych. No, bardzo psuło to klimat, bo wszyscy pamiętają pamiętne mecze przerywane przez kibiców, bo race latały. Tam kiedyś nawet kibel czy kaloryfer wyrwali kibice i zaczęli rzucać, rozwalać bramy i te sprawy. To nadawało klimat tym derbom, a teraz chcą to wszystko zabić władze Krakowia. No i tyle. Dajcie znać, co o tym sądzicie w komentarzach. Wpadajcie na nasze social media, takie jak Facebook i Twitter. Tymczasem do następnego odcinka. Cześć! Thank you.